No minęło niecały miesiąc czasu i mamy powtórkę w trochę większym wydaniu. Dzisiaj wieziemy 10 elementów komina, które zostały wyprodukowane przez firmę Kurotek w Krakowie. One jadą do Wrocławia na elektrownię, elektrociepłownię na ulicę Łowiecką. No i dzisiaj mamy przed sobą większe jeszcze wydarzenie niż parę tygodni temu, no bo jedzie generalnie o niemalże w jednym konwoju 10 zestawów. Dzisiaj startujemy, dowozimy to jutro do Wrocławia, czeka nas szybki rozładunek, powrót w sobotę, załadunek i znowu 10 elementów. Elementy komina są w wysokości około 4 metrów, szerokość jest o niemal 7 metrów. Ciężar nie jest duży, to są elementy, fundamenty do odsiarczania, te elementy są produkowane z tworzyw specjalnych przez właśnie firmę Kurotek. Ze względu na wysokość, na dzień dzisiejszy zastosowaliśmy 10 naczep typu TIFBET, tak zwanych niskopodwoziowych. Fakt, że mamy możliwość zastosowania nawet 20, no ale nie da rady w jednym terminie. No, kierowców jest na dzień dzisiejszy tyle, ile samochodów 10, no i jest generalnie do pilotażu, do obsługi jest 12 pilotów.